Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się 11 i powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do ręki i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Marka Ewangelisty. Jego prawdziwe imię to Jan. Marek to jego przydomek. Był nastolatkiem, kiedy w jego domu Jezus postanowił urządzić wraz ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę. Śledził Jezusa w noc zdrady, widział jego krwawy pot w ogrójcu i pocałunek Judasza. Być może Jan Marek był również świadkiem, który ujrzał zmartwychwstałego Pana oraz został napełniony Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, gdyż również to wydarzenie miało miejsce w jego domu. Święty Marek stał się uczniem Chrystusa i towarzyszem świętego Piotra. Marek wiernie spisał dobrą nowinę, którą święty Piotr głosił katechumenom w Wiecznym Mieście. Dziś ta sama Ewangelia jest głoszona we wszystkich językach i w każdym miejscu świata. Święty Marek stał się narzędziem, którym posłużył się Bóg. Czy przyjąłem Jezusowe polecenie, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Czy raczej rozglądam się wokół siebie i czekam, aż inni podejmą się tego wezwania? Każdy bez wyjątku jest wezwany do głoszenia Słowa Bożego, ale każdy we właściwy sobie sposób. Nie wszyscy muszą stać na ambonie i nie wszyscy za Ewangelię są zobowiązani oddać własne życie. Czasem wystarczy niewiele – podesłać komuś link do dobrego filmu na YouTubie, przyznać się do wiary przed innymi ludźmi, ale przede wszystkim żyć na co dzień tymi wartościami, które przekazał nam za pośrednictwem apostołów i ewangelistów Jezus Chrystus. Jaka jest moja decyzja?